Na terenie gminy Kozienice prowadzonych jest szereg inwestycji, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację, remont lub przebudowę infrastruktury publicznej. Zakończyła się już m.in. przebudowa drogi gminnej w Aleksandrówce. Mowa o ulicy Kryształowej od skrzyżowania z ulicą Złotą. Mieszkańcy do swoich posesji dojadą już nową drogą z betonowej kostki brukowej. Wykonawcą inwestycji była radomska firma Drogbud. Łączny koszt to nieco ponad 461 tys. zł. Budowa drogi została dofinansowana ze środków budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 170 tysięcy zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Kozienice. Od kilku lat trwa także modernizacja i rozbudowa oświetlenia zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Trzy nowe słupy oświetleniowe wraz z energooszczędnymi lampami typu LED poprawią widoczność i bezpieczeństwo na wjeździe do miejscowości Psary. Inwestycja na kwotę 17 700 zł została. Była sfinansowana z Funduszu Sołeckiego, a jej wykonawcą była firma Akces Energo z Konstancina Jeziornej. W odbiorze inwestycji uczestniczyli m.in. przedstawiciele inwestora, czyli Urzędu Miejskiego, wykonawcy prac oraz sołtysi, odpowiednio Aleksandrówki i PSAR, którzy podziękowali za zrealizowane prace.